Dzień dobry, ja dzisiaj kolorowa dziewczyna, gotowa na wyjazd, wary spakowane, rzeczy już w samochodzie, jedziemy w góry. Jesteśmy już w samochodzie, podjechaliśmy do McDonalda po kawę i w ogóle tak stwierdziłam, że się z wami podzielę moim ostatnim przemyśleniem. Bardzo często kupuję sobie w Lidlu precze takie jakby z pieczywa bawarskiego i kiedyś wyszłam do Lidla, kupiłam, wracam, jadłam w samochodzie i tak się zastanowiłam nad tym, że niektórzy ludzie w ogóle nie jedzą pieczywa. Ani takich, wiecie, właśnie teraz jem ciasto drożdżowe od babci Kacpra, ani takich właśnie cukierniczych wyrobów, ani takich piekarniczych. Ja bym nie mogła, ja bardzo lubię pieczywo, bardzo lubię właśnie jakieś takie, wiecie, ciasta właśnie drożdżowe, maślane, francuskie, także podziwiam bardzo osoby, które, tak wiecie, mogą żyć albo mają po prostu taką dietę, bo niektórzy po prostu nie mogą jeść pieczywa, więc podziwiam bardzo. Kawka dotarła? Smacznej kawusi, tak, choć więc bardziej smacznej herbatki. No a jeśli chodzi o pogodę, to słuchajcie, tutaj na miejscu w tym momencie kropi deszcz, jest ciemno, nie ma w ogóle słońca i jest 12 stopni, a już sprawdzam, jak to będzie wyglądało tam, gdzie jedziemy. Jedziemy do Istebnej, a w Istebnej będzie 10 stopni i będzie lało cały dzień do wieczora i jutro tak samo. O masakra, nawet nie mówię Katrowi, bo wyszedł na chwilę. O matko. No, pogoda się nie zapowiada za pięknie. Możemy się pocieszać jedynie tym, że w górach często pogoda się zmienia i nie zawsze się sprawdza z tym, co jest napisane w pogodzie, w prognozach pogody, także bądźmy tej myśli. Postój na siku. W trakcie drogi mamy jeszcze pół godzinki do Istebnej, także już momencik, ale pada deszcz. Teraz w ogóle przejrzałam sobie materiał, jak byłam z Warym na dworze, teraz szybko się wysikać. To mam jedną całą nogawkę fioletową, przez to, że pod tymi dresami ubrałam leginsy, bo stwierdziłam, że jak pójdziemy dzisiaj w góry, to ubrałam takie, wiecie, termoaktywne spodenki pod spód i wystaje mi jedna fioletowa nogawka. Wiocha, Kacper? Ty, wiocha? Nigdy. Nie? Pogoda słaba, co? Majówkowo. Powiedz taka bardziej barowa, żeby sobie usiąść. Barowa? No. Nie, no jest. Się... Ty pijesz raz na ruski rok, a teraz gadasz takie rzeczy? No, ale taka pogoda. Aha, tak ci po prostu pasuje. Tak. No, ale pogoda jest niezbyt. Niezbyt. Jesteśmy niedaleko, Bary już niecierpliwi bardzo. Zobaczcie, już są zakręty, więc już jedziemy pod górę. I w ogóle chciałam wam powiedzieć, to akurat Kacper pije, ale to właśnie co Kacper pije, zaraz wam pokażę. Bardzo dobre. Kupuję to w Lidlu i to jest ogólnie taki w miarę zdrowy jogurt, jeśli chodzi o skład. I właśnie na jakąś taką drogę, przejażdżkę zawsze kupuję tego typu przekąski. Kacper lubi jagodowe, nie? Ja jeszcze lubię bardzo marakuja, taki inny smak. Także w Lidlu oddaję. No i jedziemy, rodzice już na nas czekają, tak Baruś? Zestniłeś się za rodzicami, za Wikusią? Pewnie trochę tak. Dosłownie mamy 5 minut i będziemy na miejscu według dokładnie nawigacji. A jeszcze chciałam wam pokazać dla osób, które nie są stąd, gdzie jest Istebna. Istebna, słuchajcie, jest tak na samym koniuszku Polski, przy samej granicy praktycznie z Czechami i Słowacją. Tutaj na mapie mam nadzieję, że widzicie. No, wydaje mi się, że tu się pogoda tak poprawiła. Jest ładniej niż u nas, nie? Niż w Dąbrowie, jak wyjeżdżaliśmy, także przyjemnie. Rodzice, słuchajcie, już tam w tych domkach powyżej nam machali. Dojeżdżamy, parkujemy. Bardziej już się nie możesz doczekać, co? Zaczęłam teraz piszczeć już. Już chcesz wychodzić, nie? Już masz dość tej drogi. Półtorej godziny w samochodzie to za dużo. W sumie to dłużej, bo jeszcze byliśmy po kawę. Prawie 2 godziny, ale byłeś dobry. Dobry piesek. Dobry Bary. Dobry piesek. Dojechaliśmy i od razu inne powietrze, co? No, takie rzeźkie bardziej. No, fajnie jest. Fajnie, nie? Bardzo miło i przyjemnie. Teraz jeszcze musimy dotrzeć na miejsce, trzeba tam kawałeczek dojść. O, Anetka nam macha już z balkonu. Lecimy na górę. Tutaj trzeba akurat wyjechać z walizkami, bo nie ma podjazdu pod sam domeczek. No, fajnie.
przyjemnie. O, i mama i tam tata. Baruś, co to? Skakuj, wąchasz wszystko, sprawdzasz? Chodź tutaj, tu. Jesteśmy. Nie ma wody? Niestety. To są góralskie klimaty. Kasia, to masz ten, małe cardio, z obciążeniem. Spacer farmera chyba to się nazywa. Jesteśmy już na miejscu, pokażę wam później tutaj pokój, bo idziemy teraz coś zjeść. Także zbieramy się i idziemy. Zanim więc mogę wam pokazać ten apartamencik, w którym mieszkamy tutaj. My przez jeden dzień wchodzimy i zobaczcie, to jest dół domku. Tutaj tata przy kuchni, to jest taka w sumie mała część kuchenna. Tutaj na szybko łazieneczka, zwykła, z prysznicem, nie? Czy wanną? Prysznicem. Z prysznicem, mała, tutaj zobaczcie, podziwia widoki. Ale widok jest naprawdę fajny, możemy wyjść. I pogoda, zobaczcie, w miarę okej. Miało dzisiaj tutaj padać, a jak na razie zupełnie nie pada. Fikusia na telefoniku. I zobaczcie, jakie są śmieszne schody zostawione, żeby bar nie przechodził, bo został chwilkę sam, jak wyszliśmy. Ale zobaczcie, schody są takie typowo góralskie. I u góry są dwie sypialnie. Numer jeden i druga. Tutaj ogólnie malutkie pomieszczenia. I to miejsce, w którym jesteśmy, nazywa się Mamo Jak. Apartament Złoty Groń. Także jak wam się spodobały, to chyba jest okej. Wy jesteście tu już dwie noce i wam się podoba. Czyli jest okej. Osły najbardziej. Osły? No obok właśnie tutaj, z tego widoku, co szliśmy do hotelu, pokazywałam wam to dosłownie. Z rodziców balkonu widać tutaj te osiołki. Wczoraj wieczorem oglądaliśmy sobie z rodzicami film z Wiktorią, no i z Kasprzem. I słuchajcie, na początku Jasia Fasola, potem jakiś film na Netflixie, który w sumie okazał się trochę słaby. No a teraz już jest kolejny dzień, ja właśnie tylko się obudziłam i okazuje się, że przywitało nas piękne słońce, a pokazywałam wam pogodę, jaka miała tutaj być. A jest piękne słoneczko i tak jak mówię, super, mamy otwarte okno, super takie świeże, rzeźkie powietrze, wiejskie. I przy okazji góralskie, bo istebna to wieś. Także zobaczcie, ja tu spałam przy skosie na poddaszu. Wika obok się już pakuje. Jemy śniadanie, no i powoli będziemy wyjeżdżać, bo do godziny 10 mamy tutaj apartament. Także biegnę do rodziców, pomogę im zrobić śniadanie. Zjemy, pakujemy się. No i w drogę. Nie wiem, czy prosto do domu, czy jeszcze zahaczymy może gdzieś na jakiś spacer. Zobaczymy. No ale w każdym razie o godzinie 10 musimy opuścić pokój, a jest teraz godzina 8:04, także mamy 2 godziny. Tutaj na balkon, żeby wam trochę zarazić wam trochę takim klimatem górskim. My za niedługo wyjeżdżamy. Mamy godzinkę 9:13, czyli w sumie za niecałą godzinę już musimy opuścić tutaj ten domek, apartament i wracamy do domu. Ja dzisiaj jeszcze wieczorkiem mam live'a zaplanowanego na Instagramie, także muszę wrócić, ogarnąć się, wszystko sobie przygotować, nim dojedziemy do domu. No to wiecie, potrzeba trochę czasu w domu, mam w sumie łososia w lodówce, jakiś ryż, fasolkę szparagową, więc zrobię jakiś obiad na szybko. No i tak właśnie będzie wyglądał ten poniedziałek. Chciałam powiedzieć niedziela, przez to, że jest dzisiaj, wiecie, taki ostatni dzień weekendu, to mi się wydaje, że jest niedziela. No ale jest poniedziałek, ostatni dzień majóweczki. Także jeszcze wam na szybko pokażę tutaj widok z naszego balkonu. Tutaj w ogóle ten drugi domek jest chyba w remoncie. I tutaj jest zagroda osiołków i las. I słuchajcie, opuszczamy apartamencik. Bar pierwszy biegnie, o! Chciałaś być na vlogu? Chodź, Bary. Myłam wczoraj wieczorem włosy i powiem ci, takie po prostu rozwalone, bo wiecie, wzięłam najważniejsze kosmetyki do włosów, ale nie wzięłam tych wszystkich olejków, których używam. I mam dzisiaj po prostu burz, jeszcze spałam w pół wilgotnych. No i stąd ta fryzura. Ruszamy. Ile mamy drogi? Godzina 40 do domku.
postój na wyjście z barem, kaser poszedł się z nim przejść i słuchajcie, pogoda w trasie bardzo ładna. Słoneczko ładnie świeci, zobaczcie, naprawdę jest ładnie. Ja spiłam sobie włosy w koka, bo już mnie denerwowały, były takie rozwalone, wrócę do domu i sobie je jakoś ułożę. No i dzisiaj zrobimy taki szybki obiad, łososia po prostu, to chyba wam mówiłam wcześniej już. Pokażę wam jak go robię, bo to jest taki naprawdę momentalny przepis, tylko przyprawić łososia do piekarnika. I za 20 minut mamy gotowy obiad, a za dużo nie trzeba robić. Dojechaliśmy, jesteśmy w domu i tyle wam się nagadałam o przepisie na łososia na szybko i tak dalej. Weszłam, zajrzałam do lodówki, przypomniałam sobie, że w lodówce mam dwie porcje chili con carne, które robiłam przed wyjazdem, jeszcze jest dobre. Także po prostu zjemy sobie chili con carne z bagietką, mamy zamrożone bagietki, więc jednak nie będę robić z wami obiadu, zjemy sobie to co mamy w lodówce, żeby się nie marnowało. Bar już się rozgościł z powrotem, rodzice po niego przyjadą wieczorkiem. A zobaczcie jakie jest słońce tutaj. Po prostu hit. Słoneczko, tak? Baruś się już wygrzewa. Chcesz się bawić? Dawaj piłeczkę. I słuchajcie, po wyjeździe trzeba rozpakować walizkę od razu, bo jak zostawia się to na jutro, na pojutrze, to ona potem stoi przez tydzień tak w mieszkaniu. Także ja ostatnio robię to, jak mam tylko czas, od razu po przyjeździe. Pierwsze pranie wyjazdowe już, kończy mi się prać. Zjem w tym czasie i zaraz powieszę. Przepis na to, czyli con carne, macie w poprzednim vlogu na moim kanale, także jak ktoś jest zainteresowany, wpadajcie. Pranie powieszone, ja teraz jeszcze na szybko robię zamówienie, bo stawiając pranie przypomniałam sobie, że kończy mi się tam płyn do prania, płyn do pukania, więc przez Allegro zamówiłam sobie kilka rzeczy do domu. No i jedziemy zawieźć Barego do domu. Najpierw mieli go rodzice odebrać, ale jednak my będziemy go odwozić, także kończę tego vloga. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. Dajcie znać, czy wolicie takie vlogi wyjazdowe, czy wolicie takie vlogi z domu, clean with me i tak dalej, czy może właśnie tak jak jest teraz, czyli raz taki wam się podoba. Dajcie znać w komentarzach i moja prośba, zasubskrybujcie ten kanał, brakuje już niewiele, bardzo niewiele do 30 tysięcy i zapraszam was również na mój drugi kanał, kanał Beauty, kanał Klatex. Zapraszam was, do zobaczenia. Dzięki, pa!